Zwieńczeniem tegorocznego Białego Tygodnia w parafii pychowickiej była pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzinami do klasztoru w Czernej. Miejsce to, urokliwie położone w jednej z podkrakowskich dolinek, jest siedzibą klasztoru karmelitów bosych. Podczas półgodzinnej jazdy autokarem o ciekawej historii założenia zakonu oraz o tamtejszym eremie opowiedzieli nam przewodnicy i organizatorzy pielgrzymki, ksiądz Jan i siostra Magdalena. Dowiedzieliśmy się między innymi, że nazwa zakonu nie ma nic wspólnego ze słodkim Karmelem, lecz związana jest z biblijną górą, na której przebywał prorok Eliasz. Potem była mowa o tym, co to jest szkaplerz i jakie obietnice się z nim wiążą oraz co łączy go z celem naszej pielgrzymki. Następnie przedstawiono nam długą historię tego podkrakowskiego eremu. Został on ufundowany w XVII wieku przez pobożną wojewodzinę krakowską Agnieszkę Firlejową z pobliskiego Tęczyna. Zasłużyła się ona tak bardzo dla powstania i utrzymania klasztoru w pierwszych latach jego działalności, że po jej śmierci w 1644 roku jej ciało po uroczystościach pogrzebowych w Krakowie spoczęło i po dziś dzień znajduje się w grobowcu przy wejściu do Czerneńskiego kościoła. Po przybyciu na miejsce, tuż przed wejściem na teren klasztoru, naszym oczom ukazała się okazale zadaszona studnia, o której również wspomniano podczas podróży. Jej kopanie zajęło pracowitym pustelnikom 7 lat. Po chwili przeszliśmy do kulminacyjnego momentu naszego pobytu, czyli mszy świętej. Dzieci, przebrane w pierwszokomunijne stroje, zajęły miejsca w centralnym miejscu kościoła, a w bezpośredniej bliskości wspaniałego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. I tak, jak to było w czasie całego Białego Tygodnia, tak i teraz, dzieci już w pełni uczestniczyły w Eucharystii. Okazało się też, że wraz z nami były również inne grupy dziecięce. Dzięki temu Kościół był pełen wiernych, a wspólna modlitwa miała jeszcze bardziej uroczysty i wspólnotowy charakter. Po mszy świętej i krótkiej modlitwie zwiedziliśmy przyklasztorne Muzeum Misyjne i Muzeum Karmelitańskie, gdzie szczególną pamiątką jest konfesjonał świętego Rafała Kalinowskiego. Ten święty powstaniec styczniowy po powrocie z 10-letniej zsyłki na Syberię został opiekunem i nauczycielem księcia Augusta Czartoryskiego. W ten sposób losy karmelity splotły się z losami późniejszego salezjanina i błogosławionego kościoła. Z racji wspaniałej pogody ruszyliśmy stromą leśną ścieżką poza mury sanktuarium w dół do Doliny Eliaszówki, w kierunku źródełka miłości, aby następnie w drodze powrotnej zobaczyć ruiny dawnego kamiennego mostu. I znowu podziw w nas powstał dla dawnych budowniczych. Albowiem, żeby połączyć wzgórza doliny, tutejsi mnisi, pustelnicy, stworzyli most, który kiedyś mierzył 18 metrów wysokości, długi był na 120 metrów i przypominał rzymskie akwedukty. Po powrocie do sanktuarium zjedliśmy pyszny obiad. Po nim weszliśmy całą grupą do kaplicy świętego Rafała Kalinowskiego, aby na koniec pomodlić się przy relikwiach świętego. Chętni mogli jeszcze pospacerować po czernieńskiej drodze krzyżowej, choć wymagało to sporo wspinaczki, albowiem jej stacje są wspaniale wkomponowane w zbocze doliny, na której usytuowany jest klasztor. I tak zakończyła się nasza pielgrzymka, będąca wspaniałym zwieńczeniem Białego Tygodnia dla dzieci pierwszokomunijnych z Pychowic, Kostrza i Bodzowa. Może też powiem taką ciekawostkę, pewnie niektórzy z Państwa wiedzą też, może dzieci też, że Jan Paweł II, kiedy rozeznawał swoje powołanie, to pierwszą myśl właśnie kierował do Karmelu, chciał zostać karmelitą. No jest taka legenda, że
kto się napije z tej wody, chociaż piszą, że niezdatna, to w życiu znajdzie prawdziwą miłość, ale myślę, że Państwo już nie muszą pić. Ja w Egipcie też uprawiałem właśnie w takich naczyniach, które zostały przywiezione. Jest to drzewo specjalne, że nie wchłania wina. Przez kilka, czasem kilkanaście godzin spowiadał i zaraz wejdziemy sobie do muzeum, gdzie będzie można zobaczyć ten konfesjonał. Zobaczcie, jaki on jest gabarytów ten konfesjonał. Po nim wiemy, że Rafał Kalinowski musiał być bardzo szczupłą osobą. Mamy muzeum, aparat, uszywacze, również karmelicie na misja. Nie, słuchajcie, pomoście. Mamy nogę! Jak się rodzice zgodzą? No to mnie się zgodzili. Nie.